Zapraszam zatem do ferajny. Usiądźmy razem i zagrajmy. Spędźmy ten czas miło i fajnie. Hej, wszystkim, jestem CDDZO i witam ponownie w moim Zagrajmy w Phoenix Wright, Justice for All. A więc ostatnio w tym let's playu mniej więcej dopiero oczywiście się rozpoczęła sprawa pierwsza, a tam się działo to, że straciłem rozum i w tym stanie musiałem oczywiście w sądzie bronić moją klientkę, którą jest policjantka Maggey Byrde, oskarżona oczywiście o zabójstwo swojego narzeczonego. Więc no cóż, sytuacja trochę nieciekawa, ale gdzie nas ten brak pamięci pociągnie? No, oczywiście się tego mniej więcej dziś przekonamy. Amnezja! Nie wierzę, że mój adwokat próbuje mnie bronić w takim stanie. Czemu mi nie powiedziałeś, sir? Bo nie bardzo mi ktokolwiek pozwalał, zawsze gdy próbuję z tym wyjść, to wszyscy od razu do mnie nie czas na takie bzdety i wymówki, musisz bronić, bo to jest sprawa, kurczę, bardzo ważna, pierwszego tam stopnia i tym podobne. Tak, trochę to jest... trochę się kiepawo złożyło z tym wszystkim. Byrde, pewnie słyszałaś o takim czymś jak Prawo Murphy'ego. No, słyszała o tym z kolei, że... amnezję można naprawić poprzez silny wstrząs w systemie nerwowym. No dajesz, obniż swoją głowę. Magic Cop będzie wszystkim, czego potrzebujesz. Trochę bym chciał, żeby ten trend nazywania ciosów firmowych po prostu nazwą postaci, żeby po prostu on zniknął, bo... już mi Falcon Kiki, Punche i Falcon tam jakieś inne rzeczy wystarczą. Nie potrzebuję innych tam rzeczy typu wsadź imię postaci tutaj kop, wsadź imię postaci tutaj rzut, wsadź imię postaci tutaj... cios, cokolwiek takiego, to już się trochę robi nudne na dłuższą metę. No dajesz! Przepraszam. Kiedy widzę kogoś w kłopotach, to ciężko mi jest go zostawić samego. Mam tendencję do wtykania nosa w nie swoje sprawy i rozwiązywania cudzych problemów. No cóż, moja głowa będzie jednym z tych, których dzisiaj nie rozwiążesz. Tak, masz 100 kłopotów, ale moja głowa nie jest jednym z nich. Ta, to w sumie prawda, że twój na chwilę obecną jest ważniejszy, bo to jest taka sprawa, że musi być tu i teraz rozwiązana. Tam moja głowa, moja pamięć to jest coś, co można trochę tam przeciągnąć na parę miesięcy, chociażbym oczywiście wolał tego nie robić. Więc może zaczniemy od mojego imienia i potem powiem trochę o mnie? Nie, to w porządku, naprawdę. Myślę, że wiem, kim jesteś ty i no i znam twoje imię całkiem dobrze. Myślałem bardziej o tym, że czym pomożesz mi trochę rozgryźć parę rzeczy propos mnie samego. Więc nazywam się Phoenix Wright? Co za dziwne imię. To poważne. Ty naprawdę nie pamiętasz. Więc wiesz co, sir? Możesz to póki co ode mnie wziąć z powrotem. I może to pomoże. A to jest... karta biznesowa? Mam to od ciebie. To jest moja najbardziej bezcenna rzecz. Możesz to ode mnie pożyczyć, ale proszę oddaj to potem, ok? Tak, pożyczę od ciebie rzecz, która właściwie należy do mnie. Mam tego pewnie z miliard w swoim biurze. I jest, jest kilka jakichś tam numerków napisanych z tyłu. Numer telefonu komórkowego. Jak on niby brzmi? 6006? Ale dobra, póki co może powinniśmy już przestać się mówić o mnie. I skupmy się bardziej na tej sprawie. Ta sprawa. Tak, czy myślisz może... Jest coś, co mogłoby dla mnie, twoim zdaniem, być pomocne, żebym wiedział to. A co ci mogę powiedzieć? Nie myślę o niczym innym poza tym incydentem z telefonem, ale... Z telefonem? Tak! Twoje oczy zabłysnęły, kiedy o tym mówiliśmy w areszcie, sir? Więc się pospiesz i powiedz mi, to może być bardzo ważne! Okej, rozumiem. Incydent z telefonem, powiadasz, kobito. Było to w dniu przestępstwa tuż przed 6 po południu. Podniosłam zagubiony telefon komórkowy, kiedy byłam na spacerze z Dustinem. Okej, ten dzwonek znowu. I nagle znienacka ten telefon zaczął dzwonić. Halo? O, dziękuję. Szukałem swojego telefonu. Czy to jest twoje? O, tak się cieszę, że zadzwoniłeś. Możemy się spotkać i mogę ci to oddać. Będę za momencik na miejscu. Przepraszam, chyba jeszcze nie znam twego imienia? Możesz mówić mi Maggey. No tak, ta rozmowa mi to akurat podpowiedziała, że chcieli się spotkać o 6 po południu czy coś. Że ona mu to odda. Czekali na gościa, ale się nigdy nie pojawił. Więc gdzie jest ten telefon, który znalazłaś? Dałam ci go wczoraj. Mi? Czy to jest ten telefon w mojej kieszeni? Mówisz o tym? Czy myślisz, że ma jakiś związek z tym morderstwem? Ja naprawdę nie wiem, ale skoro moje oczy wtedy tak zabłysnęły... Byłeś tutaj cały czas! Maya hype! Maya hype! Sorry, po tym czasie jak dobrze widzieć tę twarz ze wszystkich. Najpierw Gamszu, teraz ona, no jeszcze oczywiście sędziego nie mogę pominąć. Kurczę, witam z powrotem po 5 latach, Maya. Jesteś taki podły. Dzwoniłam do ciebie milion razy, ale ty nie podnosiłeś w ogóle słuchawki. A kiedy sprawdziłam w sali sądowej, to wszyscy już sobie poszli. Kim do diaska jest ta osoba? Niech zgadnę. Pewnie ją też powinienem znać. To będzie niezręczne. Kurczę, Maya i Phoenix, który nic nie pamięta. No, smutna twarz. I przy okazji szczęśliwa twarz ma. Chociaż, no nie wiem, czy będzie taka szczęśliwa, gdy się dowiesz, że jestem w stanie takim, a nie innym. Hej, dzień dobry, Maggey. I również dzień dobry dla ciebie, Maya. Więc, jak poszło? Czy jest słowo gorsze, oznaczające gorzej niż okropnie? Okropniej. Nie tak trudno chyba. A co jeśli powiem, że wszystko będzie ok? To prawda? Nadchodzi Maya na ratunek ze swoim ultra kluczowym, super ważnym dowodem. Proszę bardzo, Nick. To jest ta rzecz, którą chciałeś, żebym ci dała. Okej, dzięki. Co to jest w ogóle? Lista? Jest na niej jakieś 20 nazwisk i numerów telefonów. Było trudno, ale coś tam znalazłam. Chyba ci goście nie zamierzają nic dobrego. Nic dobrego, w sensie... Jest grupa naciągaczy, na których tropie jest obecnie policja. I te tutaj nazwiska, no pewnie są to nazwiska ludzi, którzy są członkami tej grupy. A jak ma nam to pomóc? Skąd się to wzięło? Tak znikąd trochę. No właśnie dobre pytanie, skąd w ogóle te nazwiska, że w tej sprawie, która no z tym nie powinna raczej mieć wiele wspólnego? No ale nie wiem. Ponoć błysnęło mi wokół tam gwiazdki, kurczę, brokacik, tak dalej. Widziałem wszystko w barwach, kurczę, tęczy. Więc może to faktycznie coś z tego będzie. Te numery były zapisane w telefonie, który Maggey znalazła. Przypuszczam, że to jest związek, o ile ten telefon faktycznie ma związek z morderstwem. Więc stąd one są. Ostatnio jesteś okropnie zapominalski, Nick. Żebyś wiedziała. Obym nigdy nie była takim starym, zapominalskim dziadem jak ty. No nie, będziesz starą, zapominalską babcią. Czujesz się z tym może trochę lepiej? A Maya, właściwie pan Wright jest... Panie ochroniarzu. Kuźwa. Możemy pomówić o tobie jako starszym gościu potem, Nick. Mój Boże, zapomniałem jak, kurczę, bekowe nieraz są wszelkie sytuacje z Mają. Jak dobrze ją widzieć, ale jak źle widzieć to, że Phoenix w ogóle o niej już nic nie wie właściwie. Czy nie pamięta, czy cokolwiek. Dobra, wchodzimy. Czas to kontynuować tę szaradę. Skończyło się na tym, że ponoć ma być przez prokuraturę wezwany kolejny świadek, który ponoć widział wręcz twarz sprawcy tego morderstwa. Tak, Wysoki Sądzie. Ale zanim go wprowadzę, to jeśli mogę jeszcze parę słów powiedzieć na początek? O co chodzi, panie Payne? Chodzi o tego kolejnego świadka. Ma on tendencję do mówienia rzeczy, które mogą nieco irytować ludzi, widzisz? Więc chciałem, żeby sąd był w miarę możliwości wyrozumiały? My tutaj nie potrzebujemy żadnej przedmowy. Po prostu pospiesz się i przywołaj tutaj świadka, proszę. Tak, Wysoki Sądzie. Prokurator wzywa swojego kolejnego świadka. Włóczęgę, który akurat sobie spacerował w parku w dniu morderstwa. Hej, to jest ten fagas z intro z gaśnicą. Proszę, podaj nam swoje imię i zawód, świadku. Ależ zanim to zrobię, chciałbym coś sklaryfikować. Ha? W porządku. Proszę bardzo. Właśnie w tej chwili przedstawiłeś mnie, moją cudowną osobę, sądowi. Zgadza się? Jako włóczęga, który sobie spacerował po parku? Czy ja? Ale ja tego nie przyjmę. Teraz mnie przedstawiłeś się w złym świetle przed sądem. Oczywiście, może by też... okej, jeden z tych. Jeden z tych, co gadają szybciej niż to zdążę w ogóle wyczytać. Tak, to rozumiem, bardzo mi przykro. Od teraz będę bardziej ostrożny. A czym on jest? Maszyną do szczebiotania? Muszę przepytywać jego? W sumie to jest sąd i taki człowiek się musiał prędzej czy później trafić. Moda, samochody, kobiety, okulary i oczywiście uniwersytet. Tylko pierwsza klasa się liczy. Okulary? Ale ty nawet nie masz żadnych okularów. Może ma w kieszeni, we tui, jakieś przeciwsłoneczne, cokolwiek? Nie wiem. Wystarczy! Twoje imię, świadku! O, więc tak sobie chcesz pogrywać ze mną? Używam swojej mocy i wpływu, żeby, mieć pod sobą młodych ludzi. O, widzę jak działasz! Wy starzy ludzie i wasze brudne sztuczki. Myślałeś, że mnie masz, ale myślałeś źle. Przepraszam, to się nie powtórzy! O, człowieku, a raczej stary! Wybaczam ci, w porządku. Przypuszczam, że mogę ci powiedzieć moje imię. Jestem Richard Wellington, wędrujący wirtuos, z doktoratem z wędrowania. Założę się, że gdzieś na świecie ktoś ma taki doktorat. Świat jest dziwny, nie ukrywajmy czasami. Jak są restauracje mniej więcej, które... serwują na przykład te potrawy z ziemi, tam gdzieś w Chinach czy w Azji, tamte rejony. Są dosłownie potrawy, są dania z ziemi. Było o tym chyba kiedyś na łapu-capu czy coś, dlatego to tak pamiętam. Panie Wellington! W dniu morderstwa! Chodziłeś po parku, zgadza się? Chyba jesteś bardzo przywiązany do tego słowa. Jeżeli musisz, to proszę bardzo. Ale przypominam ci, że nie jestem jeszcze małym chłopczykiem, który sobie spaceruje po prostu z mamuśką. Jeśli musisz wiedzieć, to... Zresztą, proszę zeznawać przed sądem na temat tego, co widziałeś podczas tego spaceru w parku. Widzisz? Znów to powiedziałeś. Spacer. No wiesz co? No ty... To jest jedna z tych osób, naprawdę... Jeden z tych, co się uczepią byle błahostki, że o mój Boże, użyłeś tego słowa, nie innego. No też takich ludzi widziałem, co... O mój Boże, bulwersują się na przykład, bo w listach piszesz ty albo ciebie z małej litery, a nie z wielkiej. O mój Boże, mała litera! Spalić dom, zabije rodzinę i przyzwie demony! Bój się małej litery! Uuu! Nie, serio, uwierzcie, widziałem takich ludzi na żywo. Więc co ty powiesz? Byłem w parku przez całe popołudnie i głęboko myślałem o swojej sytuacji życiowej. Nie pamiętam dokładnie godziny, ale wydaje mi się, że minęła godzina 6 po południu. Nagle znienacka z góry spada oficer policji, tuż przed moje oczy. Bez pomyślenia spojrzałem w górę i tam zobaczyłem oczy czarującej młodej damy. Oczywiście pamiętam jej słodką twarz, to była ta oto tutaj śliczna oskarżona. Jedyna inna rzecz, którą pamiętam, to... Banan! Banan, który wypadł z oficera policji! What?! Banan! Tak, bardzo decydujące i kluczowe, bo banan! Skąd się wziął banan?! Tak, słyszałem! Banan! Dobre pytanie, jak możesz być taki spokojny? To dziwne, mój umysł jest teraz bardzo spokojny. Może to dlatego, bo wierzę w klienta, no... Chyba łatwiej wierzyć w nią, niż... w gościa, który zeznaje, że widział banany znikąd. Mówisz o Maggey? No, widzisz jakichś innych klientów? Moich tym bardziej? Ta no, jeżeli ona jest niewinna, to ten gość musi gdzieś kłamać, ale no gdzie... Mnie ten banan ciekawi! Odnajdę prawdę. Nieważne, jak dobrze wyrzeźbisz swoje kłamstwa. Dobra, wiem do czego przechodzę od razu z tymi tutaj zeznaniami. Twoja sytuacja mnie nie interesuje zbytnio. Było go gdzieś około... no, po 6 właściwie. O czym też już wcześniej właściwie zdążyliśmy usłyszeć. Policjant spada przed twoje oczy. Spojrzałem w górę i tam zobaczyłem oczy... Dobra, to mnie też chyba nie interesuje, bo też to jest niby w miarę szczegółowo, okej, wszystko wyjaśnione. Ale o co ci chodzi z tym bananem? Hold it, bananie! Banan! No cóż, właściwie więcej niż jeden. Bardziej była to kiść bananów. Więc co by kiść bananów robiła tam na miejscu? A skąd ja mam wiedzieć? Mówię tylko to, co widziałem własnymi oczami. To naprawdę dziwne. Maggey nie mówiła nic o bananach. Przypuszczam, że po prostu nie siedzi w tym temacie, czy coś. O to chodzi, nikt ten gość musi kłamać po tych bananów. Może, ale... Nie ma powodu, żeby kłamał przed sądem na temat bananów na miejscu zbrodni. Ale to jest głupie! A co jeśli nie kłamie? No, może myślał, że widział jedną rzecz, a widział coś innego w rzeczywistości? Okej, więc jeżeli pomylił coś z kiścią bananów, to można uznać za nieścisłość. Myśl, Phoenix, myśl! Jeśli moja klientka jest rzeczywiście niewinna, to nie ma mowy o tym, że on widział to, co rzeczywiście widział. Ma prawdę, znaczy ma rację. Jest bystra, ale chciałbym pamiętać, kim ona jest. Wszystko okej, Nick, no wkrótce będzie, mam nadzieję. Dobra, więc... Banan powiadasz. No, mam? Tak się składa coś, co... No cóż... Jeśli chodzi o kolor i w pewnym sensie kształt... Wygląda jak banan? Chyba o tym mówimy. To musi być to. Ten gość pomylił banana z rękawicą. Znaczy no, czy ja go mogę obwiniać, jakby mi się zdarzało na mnie mylić pistolet z telefonem tam momentami w jakichś tam grach czy coś? Miałem też takie odpały, ale to chyba jest jeszcze poważniejszy przypadek niż te moje. Panie Wellington! Chyba mam banany, które widziałeś. Właśnie tutaj. A, więc wiedziałeś o bananach. Więc czemu wcześniej o tym nie mówiłeś?